Zewsząd otaczały go holograficzne obrazy dawnych czasów. Przyglądał się uważnie, aż natrafił na centralny rdzeń, pulsujący, jakby żyjący. To było serce awatara Godry. Bez wahania Cale podłączył swoje cybernetyczne implanty do rdzenia i zamknął oczy. Jego umysł został momentalnie wciągnięty w wir cyfrowych impulsów. Widoki, dźwięki, emocje, wszystko mieszało się w jedno. Nagle poczuł obecność. Była to Godra. Witaj, młodzieńcze, przemówił głos, rezonując w cyberprzestrzeni. Czy jesteś gotów na to, co niesie ze sobą moje dziedzictwo? Cale poczuł, jak jego umysł i ciało wypełnia energia. Było to uczucie, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczył. Godra prowadził go przez labirynty danych, ucząc go, jak wykorzystywać awatara do pełni jego możliwości.